Cześć, witajcie. Dotarła dzisiaj do mnie kolejna przesyłka i będzie to kolejna bluza Polo. Zaraz się przekonamy, jak wygląda i czy jest cokolwiek warta. Musimy delikatnie to otwierać, aby nie przeciąć kolejnej warstwy, która jest pod spodem. No więc oto i nasze polo. Kolor ciemnograntowy, niebieskie paseczki lecą. No, już pierwszą niedogodność widzę, jakaś nitka została nieobcięta po wyszywaniu logo. Co mamy, jest taka metka oto. Z jakąś bliżej nieznaną mi marką. Zobaczmy jeszcze, tu podobnie jakieś drobne nitki się poniewierają. Sam materiał wydaje się być całkiem przyjemny, fajny, dosyć gruby nawet. Nie jest to strasznie cienkie, jest to dosyć grubawe. Zerknijmy od spodu. Tak, szycie jest, wydaje się być staranne. Tutaj akurat jest wszystko ok. Nie ma żadnej niedoróbek poza tymi nitkami, które zwisają swobodnie w różnych miejscach. Kołnierzyk. No jest chyba ok. Kosztowała ta bluza 9,5 dolara, niecałe 10 dolarów, czyli to jest około 35 zł wraz z przesyłką. To może być może za podobną cenę coś w Polsce też kupimy. Tu mamy przynajmniej bez wychodzenia z domu przesyłka. No niestety ryzyko zawsze takich zakupów jest większe niż będąc gdzieś w sklepie i można sobie to swobodnie przymierzyć. Wziąłem oczywiście rozmiar XXL i ona nie jest mała, czyli chyba się ten rozmiar akurat zgadza. XXL w Polsce będzie chyba takiego samego rozmiaru, czyli tu Chińczyk nie zaniżył, czy nie zawyżył w sumie tej numeracji. Dobra, to było na tyle. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie kanał. Niebawem kolejne zakupy, w tym kolejne ubrania, telefony, różne inne gadżety, zegarki. Coś zawsze spróbuję w Chinach kupić i możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda naocznie przed tym, zanim sami zdecydujemy się na zakup. Cześć!